Hejo, witam was, ja jestem Esu, kontynuujemy nasz Let's Play! Z tej mojej ulubionej, kochanej gry. Dostaliśmy ostatnio zadanie uratowania jeńca z rąk przebrzydłych elfów w lesie tularańskim. Tak się składa, że nie do końca wiem, czy chcę wykonywać to zadanie. Mamy tutaj oczywiście limit czasowy, 28 dni, czegokolwiek, minut, godzin, sekund. O, już minęło. I pójdziemy sobie do lasku teraz. Avli będzie musiał poczekać, skoro mamy limit czasowy. Lasek tularański, słuchajcie. Harmondale. No i znowu nie wiem, jak trafić do lasu tularańskiego. Tutaj jest Harmondale, tam będzie Deja. Tu będzie Dolina Kurhanów. A lasek może tutaj. No. Tatalia. Oj, niedobrze. No kurde, znowu nie wiem, gdzie jest las tularański. Jesus. Nigdy się nie nauczę tej mapy na pamięć. Aha. Zapomniałem, że skoro mamy limit czasowy 28 dni, to podróże takie międzykrajowe, one już trwają. Niektóre trwają po 5, niektóre po 9 dni. To nie za dobrze. Naprawdę niedobrze. Muszę coś sprawdzić. Wtorek, 2:19 po południu. Druga 19, 2:21. Kurde. Aj. Chyba będziemy musieli jednak zrobić to zadanie. Jeśli chcemy być w łaskach królowej Katarzyny. Albo przejść się do Avli. Odkrycie sekret Avli. Golem w Avli. Lorenz Steel to las tularański. Avli. Eratia. Arkończ się nie liczy. Avli i Eratia. Avli i Eratia. Dobrze, zaraz do was wracam. Chwileczkę. Okej. Idziemy więc do portu. W poniedziałki i w piątki pływa stąd statek do Avli. Idziemy do Avli zdobyć misję od tamtego króla elfów. I wtedy dopiero, jak będziemy mieli dwie misje, i od elfów, i od królowej Katarzyny, wtedy dopiero wybiorę, dla kogo chcę tutaj pracować, a dla kogo nie. Zapraszamy na pokład. Do Tatali, okej. Poniedziałek, piątek. Jest wtorek, kurde. Środa, czwartek, piątek, 3 dni poczekać. No to jest strata 3 dni niestety. Ale co, nie zmuszę kolesia. 3 dni. Wejdźcie, bawcie się dobrze. Bawcie się dobrze. Przespaliśmy 3 dni, jak jakieś łosie. W karczmie nic nie robiąc, tylko chlejąc. A teraz zasuwamy do Avli! Zapraszamy na pokład. Jedziemy! Żagle staw. Co mi rzucić żagle staw? I moi drodzy, jesteśmy w Avli. W nowym miejscu, w którym jeszcze nie byliśmy w tym let's playu. Nieodkrytym. Avli, kraina elfów. Więc ten odcinek poświęcimy porozmawianiu z królem, wyborze misji i, jeśli czas pozwoli, zwiedzeniu Avli. Co mogę powiedzieć o tej krainie? To jest kraina elfów, taka jak las tularański. Witam. Dodatkowo jest to kraina bardzo nieprzyjazna, jeśli się oddali za bardzo od tego zbiorowiska miejskiego. Ponieważ tutaj, tu gdzie mam kursor na dole, żyją tak potężne potwory,
że tu trzeba być chyba mistrzem w ogóle w grze, żeby ogarnąć walkę z nimi. No ale okej. Wasze pieniądze są tu bezpieczne. Tak się składa, że akurat nie chcę. Witam po spokojnej nocy. Stables, czekajcie, stajnie. Przeczytałem też, że podkowy wcale nie dają szczęścia w tej grze, tylko punkty biegłości. Także troszkę sfejlowałem. Ale zdarza się, człowiek nie pamięta wszystkiego, nawet z gier, które się bardzo lubi. Ekspert w walce włócznią. Ekspert w percepcji. Gareth Dors, to już o Garecie słyszymy tutaj nie pierwszy raz. Mistrz identyfikacji wrogów. Pozwiedzajmy troszkę te domki. Mistrz walki bronią. Nie spełniasz wymagań. Siedem w walce bronią. 5. Walka bronią 1. Czyli tutaj 2 punkty i dopiero wtedy będziemy mogli przyjść do Afli i się nauczyć tego. Odporność na magię wody. Mistrz magii umysłu. Musisz posiadać odpowiedni tytuł Heros albo Złoczyńca. Arcymistrz mieszka w Tatali. Thank you. Ekspert magii wody. Nie spełniam wymagań. Mag wojownik. Więc wydaje wam się, że możecie zostać magami wojownikami, co? To nie takie łatwe. Umiejętności magiczne musicie opanować równie dobrze, jak są sprawne wasze ciała. Odwiedźcie kopalnię czerwonych krasnoludów. W nich... O, no właśnie. To jest to zadanie. W nich trzeba będzie... No dobra. Nieważne. Dostaliśmy specjalną linę. I żeby teraz zostać promowanym na maga wojownika, musimy wrócić do pustyni Brakada, do tamtych cholernych kopalni krasnoludów i zepsuć windę, czyli tamten mechanizm, to, co tak dziwnie działał i ja się dziwiłem, że on nie działa po prostu. Arcymistrz walki kijem, kurde. Masz się czym pochwalić. Gildia umysłu, wita was! Prowadzisz na magię umysłu. Szok psychiczny. Telepatia nie. Zbiorowy strach jest fajny. Uderzenie, usunięcie strachu, bitewny szał, uderzenie umysłu. Czekajcie, bitewny szał i usunięcie strachu. A to trzeba być ekspertem. A my mamy tylko jeden. Dobra, nieważne. Witamy w Gildii Ciała. Czyli regeneracja, regeneracja, latające 5, regeneracja, zbiorowe uzdrowienie, to jest cudowny czar. Zastanawiam się, czego nie kupić, mimo że kosztuje połowę tego, co ja mam. Mam 51 tysięcy, a to kosztuje 225. 20 tysięcy. Czy to jest bardzo dobry czar, ale chyba tylko arcymistrz potrafi go używać. Dlatego ja tego nie kupię. Zaraz do was wracam. Chwileczkę, przepraszam. Dobra. Tak jak myślałem, tylko arcymistrz magii ciała może, a ten typek może być tylko mistrzem. Arcymistrzem może być mnich. Albo kleryk, nie pamiętam. Mistrz magii powietrza, musisz posiadać tytuł czarodziej. O, odporność na magię ciała. Ekspert w walce tworem. Ekspert w używaniu zbroi skórzanej. Już jestem. Mistrz mieszka pewnie w Nightonie. Ale mistrz nie jest nam na szczęście potrzebny. Okej, tu jest zamek. Światłość zawsze niech będzie z wami. Wybaczcie, to nie był zamek. O dziwo, to nie był zamek. To była świątynia elfów.
Ćwiczenie czyni mistrza. Bardzo dobrze. Boska. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ale nam skoczyło. To chyba od tego smoka, wiecie? Ćwiczenie czyni mistrza. Ćwiczenie czyni. Ćwiczenie czyni mistrza. Chyba od smoka tyle nam levelu skoczyło. Kuszka. Wow, to jest świetna kusza. Wspaniała kusza. Natychmiast ją kupię. Zobaczymy, kto ma najlepszą celność. Ten lub ten. Więc kuszę dostanie albo ten typek, albo ona. Powiedzmy, że ona. Czy ty masz kuszę w ogóle, typę? Chłopie, masz kuszę, nie? Okej, okay, a to sprzedamy. Fajnie. Mamy świetną kuszę. Jak mogę wam pomóc? Ty chyba nic ciekawego nie masz. Ja już widzę, że nie masz nic ciekawego. Sprzedaż? Może. Nie. Nie trzeba sprzedawać. Słuchajcie, no muszę znaleźć ten zamek, gdzie mieszka ten król Avli, no. Albo cokolwiek, kurde. Porozmawiajcie z królem Skrzatów. Zepsujcie Windeo. Dostarczcie zapieczętowany list królowi Skrzatów. Boże. No to mamy problem, bo nie wiem, gdzie to jest. Wygląda to, że trzeba będzie troszkę pozwiedzać. Więc chodźmy. Może chodziło o króla Skrzatów? Może to nie są elfy, tylko skrzaty. To byłoby głupie. Wygląda jak jakiś, nie wiem, gejowaty elf. Tutaj jest jakieś wejście. Pałac pod wzgórzem. Wynosimy się stąd. Coś mi się wydaje, że tutaj będzie ładny labiryncik. Moi drodzy. To jest jakaś kopuła z trawy. Nie wiem, jak ta trawa tu rośnie. A, no właśnie. Wreszcie my się przenieśliśmy. Bo tu można krążyć i nie znaleźć wyjścia. Bardzo łatwo jest się zgubić. Widzicie? Ale jak to się robiło? Słuchajcie, to tego nie pamiętam. O, jest wejście, okej. Król Skrzatów. Mały król kłania się. Witajcie w moim królestwie śmiertelnicy. Podziwiam was, że udało wam się tutaj wejść. Piszczałki. A, więc Johan chce piszczałek Skrzatów. Oczywiście, jeśli będziecie potrzebowali coś tam. Dobra, dostaliśmy piszczałki. Myśliwi. Przychodzicie w moje progi szukać magii. Zawsze była przed wami, gdybyście tylko mieli patrzeć. Mianuję wszystkich łowców myśliwymi, a pozostałych honorowymi myśliwymi. No dobrze, okej. Okay. Idziemy na dół. Nie wiem, co tutaj będzie. A, kurka. Jasny gwint. To była skrzynia. Przynieście piszczałki Skrzatów. Johanowi coś tam w lesie tularańskim. Spiszę to. Jeniec i piszczałki. Co tu jeszcze mamy? Golem na pewno. Golem. Wiecie co, ja nie wiem, czy mi się nie pomyliło. I czy my nie mieliśmy iść do lasu tularańskiego. A my poszliśmy do Avli jak jacyś debile. Tak też może być.
Co tam lata? Ważki, dobra. Jak pamiętamy, ważki nie były zbyt trudnymi przeciwnikami. Tu jest jakiś krąg magiczny. Cholera wie po co. Chodźmy dalej. Dlaczego mamy tylko 33 złota? Co ja takiego kupiłem, że to było takie drogie? Co tyle kosztowało? Dobra, aż sprawdzę. Co? Sprawdzę na nagraniu, zaraz do was wracam. Okej, moi drodzy, wiecie co? Jest błąd w grze w takim razie. Ponieważ okazuje się, że ambasador owszem był z Avli, ale w Avli nie ma króla elfów, tylko on jest w lesie tularańskim, więc głupio, że tutaj przyszliśmy. Tylko straciliśmy czas. Co prawda misja dla królowej Katarzyny mnie nie interesuje. Misja mnie nie interesuje. Ale no, szkoda, no. No trudno, przynajmniej pozbieramy skarby spod wzgórza z trzeciego. Tu jest jakaś woda. Jezu, czy coś tutaj jest? Strasznie ciężko jest dotrzeć w takich ciemnościach, cokolwiek. Jabłko. W sumie zjemy, albo nie. Może jest jakieś zatrute. Albo. Masz smacznego. Nic wam i tak nie daje jeść w tej grze. Ale kurde, to nie Simsy. Dobrze. Tutaj widać, widocznie, że tutaj jest ukryte przejście. Fajna skrytka. Aha, co do kasy. O dziwo, tak strasznie dużo kasy poszło na nasze treningi. Na poziomy wyżej. Ja myślałem, że jak kupiłem coś, czy nie wiem, promocja na jakiś wyższy poziom, tak strasznie dużo kosztowała. A tu okazuje się, że to trenowanie na tak wysokich poziomach jest drogie. Jest drogie. Zaraz sobie rozdamy te punkty, by się tu nie martwcie. Sprawdzę tylko, czy tu nie ma jakichś tajnych przejść, bo w takich prostych ścianach na pewno coś się zawsze kryje. Dziwne. Nie. Kurde, no. Coś tu musi być, no. Nie widać żadnej. Tu jest jakiś schodek. I tu coś jest. Na górze? No cóż, nie wiem. Więc wracamy. W górze uważam za przeczesane całkiem, z całej kasy i wszystkie te potwory uważam też za wyplenione. No i teraz kwestia stąd wyjść. Będzie tak łatwo. Ja chcę jeszcze tam po tą skrzynię pójść. Dobra, drugie kółko. Trzecie kółko. Kurde, fuck. Shit. Nienawidzę tego.
Dobra, jeszcze raz. Nie w tej ścianie to było. Tu, dobrze, udało się. Zrobiłem i to wszystko. Jakiś mieczyk. Zwiększa efekty wszystkich zaklęci magii powietrza. Zwiększa efekty zaklęć magii powietrza. Kto ma magię powietrza rozwiniętą? Ona. Więc i ty dostaniesz. Co za klucz? Klucz z krzatów. A to ciekawe. Gdzie masz ten pierścień? Tutaj. Nałożone. Nie mam pojęcia. To są przedmioty zadań. To mieczyk to pójdzie na sprzedaż raczej. Raczej nie inaczej. Śmieciowe zbroje. Śmieciowe rzeczy. Okej. Nareszcie. Opuszczam ten padł łez. Zachowaj. I co teraz, moi drodzy? No, teraz muszę sobie zrobić krótką przerwę. Idę po herbatę, więc zaraz do was wracam. Pa, pa. No dobrze, wracam. Mam herbatę. I teraz kwestia tego, czy chcemy w Avli w ogóle wykonywać jakieś zadania i siedzieć, czy biec szybko do Lasu Toloreńskiego i tam robić jakieś zadanie. Brakada to potem. Golem to tutaj. Las. Eratia. No dobra. Uważam, że chyba tutaj będzie najlepiej, jeśli jeszcze troszkę pozwiedzamy. Szczególnie, że trzeba zabrać część golema. To są niestety niebezpieczne. Moi mili, ale fajne, ciekawe co to jest. Zobaczcie, tam widać na minimapce dom. A tutaj nic nie ma. Musimy się dostać na tą wyspę. Znowu nie mam chodzenia po wodzie. Dlatego zapiszę grę. I będziemy biec. 3, 4. Okej. Kto tu mieszka? Arcymistrz magii ciała? Wow. Tak czy siak to by było cudowne, ale niestety nie możemy. Twierdza Tytanów. Jeśli zmierzacie na południe, będziecie przechodzili obok wiwernowych równin. Nie pukajcie czasem do wrót wielkiej twierdzy. To twierdza Tytanów, a oni nie lubią gości. To prawda. Tak jak z ważkami i z innymi potworami w tej grze, miałem niektóre traumy. To z tytanami miałem jedną z największych traum. Tytani, ich twierdza, mieści się gdzieś tutaj. Jest otoczona przez armię Medus albo Sylfut, Sylfidy, jakoś się tak nazywają te stwory, co strzelają magią wody. Walą tymi czarami naprawdę gęsto. I to jest bardzo trudno. Bardzo trudno się tam dostać. Niestety. Znaczy pójdziemy tam, ale to nie w najbliższym czasie, ponieważ nie chcę przekraczać tej cienkiej linii, która jest między głupotą a odwagą. No i teraz jak mam się dostać tam, do tej wyspy? Przecież ja tutaj zginę, a muszę iść do tej wyspy. A nie! Nie. Muszę iść tam. Fuck, boję się, że tutaj mi poginą oni niestety. Tu jest jakaś wysepka.
Chodźmy. Żywiołak wody, Boże Święty. Jezus Maria, gdzie się wpakowałem? Gdzie się wpakowałem? Przecież nie umiem wszystkiego. Kurde, myślałem, że to w tych skrzyniach będzie tam głupia noga. Jak widać nie. Jest ręka golema. No jest dużo skarbów, jest też ręka golema. Tylko ja zapiszę grę, ale nie już nie na tym, żeby nie zrobić głupoty. I się wynosimy stąd, w prawo. Tam. Kwestia teraz, czy dobiegniemy, czy nie. Świetnie, zginęła nam. No pięknie. Trudno, trudno, zdarza się. Chodź, zostaw. Ja pierdzielę. No słuchajcie, no niedobrze. Bardzo niedobrze. On nie ma prawa tak ginąć. Ekspert 5 plus 3 na każdy punkt biegłości. Mamy punkt biegłości 4 albo 5. Eliksir chodzenia po wodzie. Gdzie to było? Słuchajcie, chodzenie po wodzie. Gdzie to było? Gdzie to było, moi drodzy? Gdzie to było? Zdjęcie klątwy. Czy ja w ogóle mam coś takiego? Otwarcenie przedmiotu. Nie mam pojęcia. Zdjęcie klątwy, sama klątwa, same choroby. To? Utrwalenie. Jeśli się okaże, że nie mamy chodzenia po wodzie, to będziemy w dupie. W czarnej dupie. Tak, zdecydowanie jesteśmy w czarnej dupie. Utrwalenie, utwardzenie. Boże, jakieś gówniane eliksiry noszę, za przeproszeniem. Wybaczcie tą irytację, ale chcę się stąd wydostać. No cóż. No cóż. No cóż, ja z tymi potworami nie będę walczył, bo to nawet nie ma sensu. Od razu zginiemy. Natychmiast. Boże, 17. Nie mam pojęcia. Nie, nie gin mi, proszę, nie gin mi, proszę, nie gin mi, proszę, nie gin, proszę, nie. Jest 10 plus 18. Nie gin mi, proszę, nie gin. Boże. Zginął świetnie. Znaczy, no okej, no, że zginął, to trudno. Już cholera z tym jego gnięciem. Żeby oni mnie zginęli, bo będziemy po prostu taką kasę płacić. No dobra, dwóch zginęło, trudno. Wracamy, leczymy się. Najważniejsze, że mamy rękę golema. Tak? Tak. Wszystkie części są złożone, teraz trzeba wrócić tylko do mistrza, który będzie ożywiał tego golema dla nas. My najpierw idziemy do Avli, uleczyć się w świątyni. Elfów, skrzatów, kogokolwiek, nie wiem co to jest za rasa tutaj. W
tym świecie. No szkoda, że ci nie żyją. Magia wody, właśnie. Dlatego tutaj jest tyle tej magii wody. Jak możemy wam pomóc? Uzdrowienie 750. 1500, no to dobrze, nie tak źle. A światłość zawsze niech będzie z wami. Chodźmy jeszcze do karczmy po drodze. I będziemy już kończyć ten odcineczek. Gdzie jest karczma? Tu jest karczma. Witam, bawcie się dobrze. Witam, spokojnie. Okej, okay, zapisujemy. Dziękuję wam za oglądanie. Dajcie jakiś znak życia. W komentarzach najlepiej. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach mego Let's Playa The Magic 7. Na razie, pa pa, cześć.